podróże po polskiej kulturze. Gratuluję przede wszystkim pierwszego miejsca. Jak wam się udało zdobyć to pierwsze miejsce? Bo było 31 kapel, konkurencja naprawdę była bardzo mocna. Jak nad tym pracowaliście? Czym urzekliście publiczność? Jak podbiliście serce wszystkich? No my bardzo dużo pracowaliśmy, 3 miesiące. Szykowaliśmy się, pracowaliśmy każdy dzień, prawie robiliśmy próby. No szykowaliśmy się tak jak naprawdę do czegoś bardzo poważnego. Rozumiem, że stroje też urzekły publiczność, bo macie stroje, które no, nadają taki klimat tym wszystkim występom. Ale co jeszcze, co jeszcze? No w tych strojach to chyba najbardziej jest taki nasz element, najbardziej ciekawy to nasze buty. A tak bardzo przyjemnie mnie o tych butach mówić. Bo sam załatwiał nam ich. Tak, i ja z tymi butami tu związany trochę jestem, jak to Gerek żartuje, że buty po węgiersku, cipy, to na mnie mówi nieraz, ej, cipiarzu, no to tak z węgierskiego, właśnie, buty mamy, kto widział nasze czarno-białe, sympatyczne, które dodają na pewno nam takiego koloru, uroku i prawda, ani żadnej kapeli nie było w podobnych butach. No prawda? Właśnie, z powodu tych butów i zajęliśmy pierwsze miejsce, bo no, nikt takich nie miał. No trudno powiedzieć, czy z powodu butów. Ja myślę, że my mieliśmy bardzo zróżnicowany program. Mieliśmy krótki czas na wystawienie programu, bo każda kapela miała 20 minut na występ i musiała zaprezentować się. Więc my tutaj daliśmy taką piosenkę o Wilnie, jakby wstępną piosenkę. Później jedną piosenkę zaśpiewaliśmy chórem czterogłosowym, co też nie było na tym festiwalu, więc nikt tego nie zrobił. Później też graliśmy piosenkę, która była razem scenka. Marysia, tyś mój raj. Tam znowu wyczuwaliśmy się i Jurek przebierał się za Marysię i to było bardzo wesoło. No i przez te takie wydarzenia to nabraliśmy animuszu i szczególnie baliada cygańska nam dobrze udała się, bo na widowni byli cyganie i baron cygański był, więc oni nas bardzo oklaskiwali i publiczność polska też. Chyba najwięcej zdobyliśmy braw za tą cygańską, wileńską baliadę cygańską. Taki tytuł przede wszystkim obowiązuje, że najlepsza kapela. Czy teraz chcecie jakoś urozmaicić swój repertuar, bo to też taka wysoka poprzeczka przed wami, skoro najlepsza kapela i to był konkurs ogólnopolski. Czy jednak zamierzacie pracować nad nowymi piosenkami? Może być już coś poszukujecie, żeby zaskoczyć też swoich fanów? No to my już przez rok pracujemy z Gerardem nad programem. Wileńska kapela śpiewa piosenki zespołu Beatles. Ale jeszcze ciągle nie przyszykowaliśmy się, bo ciągle po drodze mamy inne jakieś konkursy. No ale teraz na razie to mamy koncert z Murzynami. No właśnie. No właśnie chyba urozmaicamy ten program nasz, takie dziwne brzmienia afrykańskie będą, bo przyjeżdża dwóch artystów z Afryki, Mamadou i Paco Sar z Senegalu. Zagramy jakieś reggae. Tak, reggae i będziemy grać takie długie duże. Жила кедыс тетя Нина, Холенька ноцы тетя Швенту свое ма. Полаки тенца вас бела ваша родина. Полаки дым тю тю No właśnie, tak to będzie. Właśnie. Słowa zapomniałem. Tak, no po prostu jesteśmy tacy starzy, już 25 lat, zapominamy słowa, zapominamy stroje, czasem wziąć na koncert. Torby. Torby na wyjazdy. No właśnie, z 25 lat, dużo fajnych i śmiesznych rzeczy na pewno wam się przytrafiło. Zapominacie stroje, torby, co wtedy robicie? Szukamy. Nie, no było tak, że pojechaliśmy i nie mieliśmy tam ręczników w hotelu, no więc ja poszedłem kupić skarpetki dla Romka do Supersamu i kupiłem taki fajny ręcznik i wchodzę z tym ręcznikiem i pokazuję, jaki mam fajny ręcznik i tu patrzę, że już nie mam tego ręcznika, bo już jeden z kolegów już jego zdobył ode mnie, więc zaraz okręcam się, idę dalej ręczniki i kupuję 5 ręczników, żeby wszystkim starczyło. A z tą torbą to nie przypadek, bo tą torbę to naprawdę ja zapomniałem 2 razy, najpierw w domu, później u Zbyszka w samochodzie. Tak do Polski pojechałem na festiwal bez torby. To kiedyś właśnie w tym pierwszym markecie, który trafił się nam po drodze, szukaliśmy może jakieś tam takie rzeczy dopingowe, krócej mówiąc, alkoholu może, a już na dzisiejszy dzień to szukamy takie rzeczy jak bielizna nas interesuje, tak, jakieś tam perfumy tak, szczoteczka do zębów, takie rzeczy nas interesują bardziej już w tych biedronkach przydrożnych. Tak.
25 lat to sporo. Na pewno też jesteście tak jak rodzina, prawda? Jeżeli za dużo szykujecie się do jakiegoś występu, na pewno też jeden na drugiego patrzeć nie możecie, no bo ile czasu można ze sobą spędzać? Jakie wy macie relacje w zespole? Nie możemy patrzeć, szczególnie jak słońce w oczy świeci. Ja nie mogę patrzeć już na Romka szczególnie, bo już jak jego nie widzę, to on ciągle do mnie telefonuje. A ja staram się nie odbierać telefonu, bo jestem zajęty. Wtedy Romek pisze, przepraszam bardzo, że dokuczam, ale jest to i to. I tak nie mogę, żeby nie spotkać się z Romkiem. Natomiast bardzo lubię Zbyszka oglądać, dlatego że on jest taki ukryty talent wileńszczyzny. On jest, to znaczy nie o sobie mówię, tylko o Zbyszku, który obok stoi. Tutaj. Zbyszku Lewickim. No, powiedz coś Zbyszku do mikrofonu. Tak. Ja coś powiem, że w kapeli u nas właśnie są takie kilka gangów. Najsłabszy gang to gang Zbyszków, bo oprócz imienia nic więcej tak za bardzo nie wiąże. Jeszcze imienia żon łączy ale was. Tak, przepraszam. Dwoje Zbyszków mają żony Reginy, obie są, tak. Ale mamy jeszcze gang braci. No tak, bardzo mocna sprawa. Bardzo mocna sprawa, to tak. Krew, to więź braci Latkowskich, gang tak. I gang szwagrów. To jeszcze silniejsza sprawa. Romek z Gerkiem, no. Tak. Choć nie familia, wątroba nie mięso, ale... No bardzo nam brakuje też wujka, bo to jest wujek braci i nasz kapelowy wujka Mańka, ale za to mamy wujka Jurka, który jest w Poznaniu i tam też ciała popularyzuje nasze piosenki i też przyjedzie na nasze 25-lecie tutaj. 9 czerwca w Domu Kultury Polskiej. No tak, właśnie 9 czerwca. Tak teraz myślę, że nierozważnie wybraliśmy na niedzielę dzień koncertu, bo ludzie będą chcieli pojechać, no, opalić swoje części ciała, które jeszcze są nieopalone, ale ja myślę, że mamy dużo bardzo miłośników i koncert będzie naprawdę wyjątkowo ciekawy, więc wszystkich zapraszamy. Ale to jest też w ramach współpracy Wilna i Warszawy, to jest na pewno taki mocny i nietypowy projekt. To nie tak po prostu sobie też macie Paco i Mamadou. Paco, Sary, Mamadou. Tak, to jest Stowarzyszenie Afryka Inaczej i także ten Paweł Śledziński, organizator, to zorganizowali taki projekcik, gdzie muzyka afrykańska i wileńska podwórkowa, i warszawska podwórkowa też łączy się w jedno, bo będzie jeszcze przyjeżdża do nas także Sylwester Kozera, założyciel kapeli Czerniakowskiej. No i wspólnie coś będziemy grali razem, to nie będzie tak, że najpierw wyjdą dwaj murzyni, później wyjdzie jeden Kozera. No nie, a specjalnie pracujemy teraz na programie. Mamy ogólny program taki murzyńsko-afrykańsko-wileńsko-warszawski. Tak. No ja właśnie już na występach już mieliśmy, na konkursie mieliśmy trochę wolnego czasu, już tam zrobiliśmy takie przymiarki. I teraz ja tylko piszę nuty i tylko nie chcę nigdzie iść, nawet na takie wywiady, żeby jak najwięcej, jak najszybciej przyszykować cały materiał. Zaśpiewacie może nam coś z tego koncertu, żeby tak poczuć przedsmak tego? No, my chcielibyśmy zaśpiewać, zaśpiewamy wam wtedy taką piosenkę, nazywa się Pod Samowarem. Ten sam. Kasztany kwitną znów ogromne. Kasztany naplewać mnie tam. Nie naplewać. Ja jedno wiem i jedno pomnę. Pod samowarem siedzi moja Masza. Ja mówię tak, a ona mówi nie, a on ma nie. Jak w samowarze kipi miłość nasza. Ja gryzę bęski, ona na mnie gnie. Na mnie gnie. Gnie na mnie. Potem nagle po całusku wydziera do herbaty na prykusku. Pod samowarem siedzi moja Masza. I jak herbata tak naciąga mnie. No, ale to jeszcze bez tych akcentów afrykańskich, bo będą jeszcze też artyści z Afryki, więc będzie taki bardzo wesoły koncert. A jak nimi zamierzacie tą próbę generalną zrobić? Nie, my będziemy mieli 3 dni prób, także to nie jest takie... Oni rozmawiają po polsku. Tak, oni mówią po polsku i śpiewać będą głównie po polsku, chociaż my szykujemy jedną taką piosenkę, która nazywa się Grazi Tumano, Brangite Wine, Szeli Skurmiaga, Kapozdy Dwiry i chcemy, żeby oni też zaśpiewali trochę po senegalsku, bo pochodzą z Senegalu. Żeby też zaśpiewali o tym pięknym Senegalu, jak tam przyjemnie jest wypoczywać, jak fajnie się kąpać w morzu, pić tą herbatę senegalską i jeść te kanapki senegalskie i kochać te senegalskie dziewczyny. Porozmawiamy o tekstach, prawda? Skąd bierzecie teksty do swoich piosenek? Na waszej stronie można wyczytać, że wyszykujecie dużo tekstów z dwudziestolecia międzywojennego na przykład. No, teksty z dwudziestolecia szukamy w sieci, w necie.
I też nam ktoś podrzuci jakieś pomysły. Ostatnio nasz naukowiec, pan Gruszewski, taką fajną piosenkę zaśpiewał, że fajna jest dziewczyna, ale po co nam ta dziewczyna? Zaśpiewaj, Zbyszku, jak to jest? O, ja już ją nie pamiętam. No i ja nie pamiętam, ale... Ale mamy zapisaną. Tak. I teraz szykujemy na nasz nowy program. I też... Ach, Boże mój jedyny. Ach, Boże mój jedyny. Tak, bardzo ładna wileńska piosenka. I tego... No, teraz wyciągnęliśmy też z netu, Gerard wyciągnął Uśmiech Wilna, to bardzo reprezentacyjna, ładna piosenka, ułożona przez Konarskiego, który między innymi napisał Czerwone Maki na Monte Cassino. Także Gerard Kladkowski już kilka ułożył piosenek, ułożył piosenkę o Dorocie, bo my taki mamy tylko kawał o Dorocie, a teraz będziemy mieli piosenkę. Bardzo to przyjemne, bo śpiewaliśmy Regina spod Niemęczyna, to o naszej żonie ze Zbyszkiem, a A Mańka spod Majstasa to skąd była? A Mańka spod Majstasa to była z klubu Kolejarze, tak, tak. Bo tam my mieliśmy koncert z Wincukiem, jeden z pierwszych naszych występów. I po koncercie przyszła taka pani i mówi, chłopcy, ale wy tam śpiewacie, ale nie znacie takiej fajnej piosenki. I zaczęła nam śpiewać te tango Kulejkowa przed z Majstasu, te wszystkie słowa. My to szybko zapisaliśmy i teraz nie wiem, czy ta pani jeszcze żyje. Gdyby żyła, to przesyłamy pozdrowienia serdeczne dla pani. To cóż, 9 czerwca, Dom Kultury Polskiej, zapraszamy serdecznie. Tak, zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy. Słoneczko nad Wilnem wylazło spod chmur, napiwo mnie było po drodze. Przy budce stanęła dziewica jak mur, z uklonem ja do niej podchodzę. Marysia, tyś mój raj, ty dla mnie buzi daj i przyjdź w objęcia me. Powiedz, czy kochasz mnie? Kochasz mnie. Taka od piosenka. Radio z nad Wilnem.